Jedna z nielicznych okazji w ostatnim czasie, żeby spotkać reprezentantów Polski w Bielsku-Białej. Sebastian, jeszcze w zeszłym tygodniu Azerbejdżan, teraz już wyjeżdżacie w piątek do Leszna. Może najpierw kilka zdań o tym, co się wydarzyło w Baku. Wyjeżdżaliśmy tam z taką duszą na ramieniu chyba, bo jednak Azerbejdżan, siódma drużyna w rankingu, wydawała się być zdecydowanym faworytem, a na miejscu okazało się, że nie taki diabeł straszny. Na pewno jechaliśmy tam z myślą o zdobyciu chociażby punktu, bo wiedzieliśmy, że ten punkt mógłby nam dać przepustkę do już następnej rundy. O samym meczu, no na pewno wynik, wszyscy mówią, że taki na styku, ale przegraliśmy mecz i tak naprawdę za tą porażkę nie mamy punktów, które są nam potrzebne, żeby awansować dalej. Na pewno musimy patrzeć na to, że mieliśmy bardzo dużo młodych zawodników w składzie. Nawet trener na przedmeczowej odprawie powiedział, że mamy w jednej czwórce zawodników, co mają po 1-2 występy. Także jeżeli chodzi o to, to na pewno duże zaskoczenie. Pozytywne oczywiście, że tak młodzi chłopcy poradzili sobie z takim doświadczonym zespołem, z takimi Brazylijczykami w składzie. Także to na pewno napawa optymizmem i daje taki fajny prognostyk na przyszłość. Mimo wszystko no, bardzo realne szanse na to, żeby awansować i to bez tych baraży w play-off, które też no, na tą chwilę nam grożą, ale wygrana z Grecją obowiązkowa, a w rewanżu można się chyba pokusić o wygraną z Azerbejdżanem. No na pewno musimy się skupić przede wszystkim na kolejnym meczu z Grecją, który już jest za niecałe 3 tygodnie. Na pewno wiemy, że to też nie będzie łatwy mecz, bo cały czas trwa liga, cały czas jeździmy podróże, to na pewno się odbija troszeczkę na naszym zmęczeniu, ale z taką drużyną jak Grecja po prostu musimy wygrać, niezależnie od tego, w jakim składzie pojedziemy. Fajnie, że Michał Marek wrócił już do treningów, także miejmy nadzieję, że wróci do dyspozycji przed urazem i pomoże nam z Grecją. Tak jak powiedziałeś, najpierw obowiązki ligowe, przed nami no, pierwszy z takich naprawdę ciężkich pojedynków, rywalem drużyna z Leszna, która po, no, co było zaskoczeniem, porażce w pierwszej kolejce, potem trzy wygrane. Ciężki mecz. Na pewno ciężki mecz, każdy mecz jest ciężki, tym bardziej, że zespół z Leszna w poprzednim sezonie urwał nam punkty u siebie, także my to pamiętamy dobrze. Wzmocnili się teraz również z dobrymi zawodnikami ligowymi i zagranicznymi, także na pewno nie będzie to spacerek, ale wierzymy w nasz zespół, wiemy, że jesteśmy mocni i chcemy po prostu w każdym meczu pokazać i uświadomić sobie też, że sezon jest bardzo długi i każdy mecz buduje naszą taką pewność siebie i pewność zwycięstwa. Także na pewno idziemy do Leszna po 3 punkty. Dzięki, powodzenia. Dziękuję bardzo.